Czy wiedziałeś, że Polak został mianowany na króla Madagaskaru? Maurycy Beniowski był szlachcicem i patriotą, który wziął udział w Konfederacji Barskiej, za co został zesłany na Kamczatkę. Zdołał jednak z niej uciec do francuskich kolonii, gdzie został zrekrutowany przez Francuzów do zdobywania nowych kolonii. W 1774 roku wyruszył na podbój Madagaskaru. Choć początkowo opierali mu się Małgaszowie, czyli plemię dominujące na wyspie, w końcu przy użyciu zarówno siły, jak i dyplomacji zdobył przychylność lokalnych mieszkańców, którzy ogłosili go wielkim królem, zwanym w ich języku Ampansakebe. Choć na początku Beniowski zrzekł się praw do wyspy na rzecz Francji, potem chciał ją odzyskać i tak nasz król zginął w 1786 roku, postrzelony podczas walki z Francuzami o niezależność wyspy. Subskrybuj po więcej ciekawostek historycznych.